Wczoraj zakwitły trzy kwiaty. Mamy tutaj jeden, dwa, trzy kwiaty. Dzisiaj zakwitło kolejne sześć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ile zakwitło kwiatów? No cóż, wczoraj trzy, kolejne sześć dzisiaj, czyli trzy z wczoraj, dodać sześć dzisiejszych. Ile to jest trzy dodać sześć? Trzy dodać sześć to samo, co sześć dodać trzy i równa się dziewięć. 6 dodać 1 równa się 7, 6 dodać 2 równa się 8, 6 dodać 3 równa się 9. Dobrze jest zapamiętać, że 6 dodać 3 równa się 9. Ale możemy też zliczyć je wszystkie po jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zróbmy kolejne zadanie. Były sobie dwa rekiny. Pierwszy, drugi. Przypłynęły jeszcze 3. 1, 2, 3. Ile teraz jest rekinów? Są te dwa, które były od początku, dodać te trzy, które przypłynęły po nich, czyli teraz jest ich dwa dodać trzy. Ile to jest dwa dodać trzy? Dwa dodać trzy to pięć. I możemy je też zliczyć po jednym. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze jedno zadanie. Wiewiórka zebrała siedem żołędzi. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Potem zebrała jeszcze jednego. Ile razem zebrała żołędzi? Zebrała 7 i jeszcze 1 dodać 1, czyli 7 dodać 1 i to się równa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wszystko się zgadza.